Vectra B, która przestała jeździć. Dla mnie to aż dziwne, że jeszcze jeździ w ogóle. Natomiast no, tu się tam właściciel zgłasza, że nie chce jeździć i na benzynie jest problem, i na gazie. Przede wszystkim śmierdzi niemiłosiernie gazem spod maski, więc strach w ogóle odpalać. Przejechałem się tym autem. Dzisiaj nawet to jakoś jechało. Właściciel mówi, że kiedyś tam poszarpywało i słuchajcie, pierwsze dotknięcie się czegokolwiek i wychodzą na takie kwiatki. Tutaj jest od parownika chyba do sensora idzie. Wszystkie te wężyki są po prostu... O, zaraz wam pokażę. O, wszystko jest po prostu spróchniałe, popękane. Podobnie tutaj. I to nie byłby problem, bo wymienić te wężyki to jest... żadna sztuka, natomiast instalacja elektryczna w tym aucie jest w takim stanie, na przykład tutaj, o, wtryskiwacz benzyny, schodzi już nam ta izolacja z kabli, dlatego tu są popuszczone bypassy, bo niektóre te kable po prostu są ogolone już całkowicie z izolacji, no i robota przy tym aucie, nawet jak jedno usuniemy, na pewno będziemy mieli zaraz problem z drugim, bo jak się nam jakieś zwarcie w instalacji zrobi. No nie, no takie rzeczy, wiecie, już bym odpuścił. Natomiast nie dziwcie się, że czasami podjeżdżając gdzieś tam na warsztat, ktoś mówi, że takich starych aut nie chcą ludzie naprawiać. No bo jak tak to wygląda, to każda naprawa powoduje następną usterkę. A nie zawsze klient jest w stanie to zrozumieć. No, tak jak wam mówiłem, z takimi autami właśnie taka przeprawa. Wymieniłem wężyki, teraz auto straciło wolne obroty, na biegu jałowym gaśnie. Tak jak wam mówiłem, auto nie trzyma wolnych obrotów. Po odpięciu tego wężyka, jeśli ma lewe powietrze, chodzi normalnie, bez problemu. Tak też było wcześniej. Najprawdopodobniej ten zawór, który tutaj jest odpowiedzialny za wolne obroty, coś nam albo jest mocno zabrudzony, albo po prostu nie chcę teraz działać w pełnym zakresie. No tutaj mamy następną rzecz, którą już popsułem. Także fajna zabawa z takimi autami. A tak wygląda instalacja elektryczna. To jest właśnie wtyczka. Dosyć, że tutaj zielono. To jeszcze tu pourywane. Fajnie. A tu macie ciąg dalszy niekończącej się opowieści. Wszystkie te przewody, to wszystko jest w obłazie. Robi zwarcie, także... No, to nie ma najmniejszego sensu naprawianie takich aut, zwłaszcza, że no to nie można tego robić za darmo, tak? No, wymiana instalacji w samochodzie, który kosztuje tyle, ile waży, nie ma najmniejszego sensu, więc najzwyczajniej w świecie pora chyba skończyć przygodę z tym autem. No dobra, jakoś to się zaczęło kręcić, ale to już naprawdę koniec, wypycham, nie dotykam. Dobra, miał być już koniec, ale jeszcze zapadła decyzja o tym, żeby wymienić, przynajmniej sprawdzić stan świec zapłonowych, czyli w tym przypadku podwajamy wartość auta. Sukcesem po prostu mojej poprzedniej naprawy jest właśnie ten kolor taśmy klejącej. Pamiętajcie, szara taśma daje radę, do Opla najlepsza, na czarnej nie będzie chodzić. No i wymieniam jeszcze te świece. Słuchajcie, ten model i ta marka wyprzedziła swoje czasy. Zobaczcie, mamy nawet nową technologię, tak zwane mokre świece. Mokre świece zapłonowe. One są w oleju, wtedy się nie przegrzewają. Mają dłuższą żywotność. Żeby wam pokazać, że to nie ściema. Tu mamy drugi cylinder. Trzeci cylinder. I oczywiście cylinder czwarty. Wiecie, zapłon też lepiej następuje, bo się iskra się ślizga po prostu po oleju, nie? I to wtedy jest bardzo dobrze.